Cześć wszystkim, z tej strony Marlena Zoologa. Witam Was serdecznie na naszym kanale, czyli Weronika i Marlena Gier Zoologa. Weronika dzisiaj w roli operatorki, także pozdrawiam ją serdecznie. I dzisiaj w naszym gospodarstwie mamy zwiększanie mocy. Przyjechała do nas zaprzyjaźniona firma, która zajmuje się właśnie usługowo zwiększaniem mocy w maszynach rolniczych. Także dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to się odbywa, jak wygląda cały proces zwiększania mocy. Także nie przedłużając, zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. I ze mną jeden z serwisantów właśnie firmy. Cześć, jestem Wojtek. Jestem technikiem w firmie AgroEcoPower. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj zwiększyć moc w ciągniku New Holland T485. A czy ciągnik miał 85 koni, tak jak na łasce? To się za chwilkę okaże. Sprawdzimy początkowo moc, tutaj startową, z jaką oczywiście będziemy zaczynać. Następnie będziemy wgrywać program, tak? Dobrze tak jest, mówię? Dokładnie. Następnie znowu sprawdzimy, czy wszystko nam się zgadza. Hey boy, it's not a game. Aktualnie serwisant przygotowuje nam ciągnik, aby zmierzyć, ile on faktycznie ma koni pod maską. Także zaraz będziemy podłączać ciągnik do sprzętu i hamować go wstępnie, weryfikując tutaj moc ciągnika. I za chwilkę będziemy mieli wynik. Mamy 77,5 konia oryginalnie, 338 Nm. Decydując się na taką modyfikację, powinniśmy przygotować ciągnik, czyli ciągnik powinien mieć wyczyszczone filtr powietrza. Jeżeli już jest na to czas, powinien mieć wymienione filtry paliwa. Nie powinno być w ciągniku aktywnych żadnych błędów czy usterek. A już przed samą modyfikacją, jak już jesteśmy u klienta, dobrze jest rozgrzać ciągnik, bo na hamowni musimy go wkręcić na wysokie obroty. Ciągnik mamy zmierzony. Teraz podejdę sobie do sterownika, odczytamy program. Program wyślę do firmy do Czech, tam go zmodyfikują, nagramy i będziemy jeszcze raz dokonywać pomiaru. Ok, czyli mamy 101 koni, 430 Nm i według wykresu najlepiej by było pracować w punkcie przecięcia krzywych momentu i mocy, czyli w okolicach 1700 obrotów. Zawsze jest dobrze pracować troszeczkę wyżej, właśnie jak najwyższy punkt momentu obrotowego, bo jeżeli w polu wjechalibyśmy w jakąś cięższą ziemię, ciągnik wtedy ma jeszcze
ma jeszcze zapas, jeżeli zejdzie z obrotami, ma go co dźwignąć i pojedzie dalej bez redukcji. Tak? Jesteśmy już po sprawdzeniu ciągnika, po wgraniu nowego programu, także osiągnęliśmy zamierzoną moc. Aktualnie odjeżdżamy mniejszym niuchomantem, na jego miejsce przyjedzie większy niuchomant, aby sprawdzić, jaką moc ma właśnie większy niuchomant. A na koniec, jako taką wisienkę na torcie, sprawdzimy naszego Fenda, czy moc w dokumentach sprawdza się z tym, co aktualnie mamy, także podjeżdżamy kolejnym ciągnikiem. Fenda, bo Fend moim zdaniem będzie najciekawszy. Tutaj możecie zobaczyć wykres pomiaru mocy z dużego nika. Bera, zadowolona? Jeszcze nie wiem, bo Fenda nie zgadzały się. To nic nieważne, ale Fenda się zgadzało. Wcześniej jak kupowaliśmy Fenda, to Fend 200 kuniu, było spoko, a teraz co Weronika? A teraz mało. A teraz mało, mogłoby być więcej. Także zaraz Wera nam podjedzie i sprawdzimy. Będziemy! Ja? Czy ja? Kurczę, nie pomyślałem o tym. No wiesz, jak to się mówi stereotypem, baba za kierownicą. Jestem profesjonalna w tym, co robię. Profesjonalna, ale wiesz, ubezpieczony warto czasem, być. Czasem się zdarzyło, że ktoś cyknięty podjeżdżał, to wtedy troszkę strachę. Tak? Będziemy sprawdzać kolejny ciągnik. Czujnik tam piszczał. Wziąć ręce zaciągnąć, czy nie piszczył? O, jak wygodnie, co nie? się przesiąść. No, tutaj to można siedzieć. Pewnie, że można siedzieć. Także tatuś jest zadowolony. Zobaczymy, co tam pokaże. Jeden podkręcony, w drugim trochę mocy jest. Wiadomo, że nie to nie tyle, co wszędzie. Teraz jeszcze Fenda zrobimy. Jak Weronika, ile celujesz? Ile co ma, to ja wiem, a zobaczymy, nie ma. Naprawdę. Ja mówię, ile celujesz? Muszę jeszcze raz. Nie wiem. A tak 400. Jakby nie było, to jest model z serii jest on, może tak, z serii jest on najmniejszym właśnie. No. Także jego jeszcze w przyszłości można by było. Jest tu z czego robić. Tak z 250 chyba delikatnie, prawda? Mhm. By nie było najciekawsze, zostawiliśmy na koniec. Wera ciekawa. Tato gdzieś chodzi też właśnie ciekawy. No. No. Dokładnie, dokładnie. Aj, Wera. Zadowolona? No jeszcze nie widzę wyniku. No 200 jest, także jest ok. Jest 200, coś chyba łapało nawet ponad. Tak. 240. Wszędzie kradną. Konie. A że konie drogie, to kradną. To zapiszę i mamy wszystko. Także maszyny mamy przebadane. Wiemy, na czym już pracujemy. Oczywiście na filmie powrzucamy wam wykresy, żebyście mogli również zobaczyć tyle, co my również zobaczyliśmy.
Czy jeszcze coś chcesz mierzyć? Nie, już wystarczy. Już wystarczy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Maszyny zostały sprawdzone, zweryfikowane pod względem mocy, obsługi. Oczywiście jesteśmy zadowoleni, ponieważ zamierzony efekt został uzyskany, także polecanko. Jeżeli chcecie zaprosić chłopaków do siebie, to tutaj macie dane kontaktowe, zarówno mailowe, jak i z numerem telefonu. Także co? Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał koniecznie z dzwoneczkiem, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, to również zostawcie je w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!